Kolejna próba usunięcia postaci Ludwika Waryńskiego z przestrzeni publicznej Puław zakończyła się niepowodzeniem. Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, wnosząc do Rady Miasta petycję, chciało usunięcia pomnika działacza socjalistycznego ze skweru Niepodległości oraz pozbawienie go patronatu jednej z puławskich ulic. Podobne stanowisko, jak to przedstawione w petycji, prezentował na kwietniowej sesji radnych reprezentant PiS Tomasz Kraszewski. Jego zdaniem szczególnie pomnik Waryńskiego na skwerze Niepodległości budzi poważne wątpliwości historyczne. Jego zdaniem nie sposób bowiem łączyć tej postaci z ideą niepodległości Polski. Głos zabrał także przedstawiciel mieszkańców, reprezentant Puławskiej Federacji Młodych Socjaldemokratów Dawid Socha, który z kolei ostro sprzeciwiał się usunięciu Waryńskiego z puławskiej przestrzeni publicznej. W uchwale dotyczącej rozpatrzenia petycji przytoczono opinię Instytutu Pamięci Narodowej o postaci Ludwika Waryńskiego. Zdaniem IPN XIX-wiecznego socjalisty nie można utożsamiać z powstałym kilkadziesiąt lat po jego śmierci totalitarnym systemem komunistycznym. Ostatecznie zdecydowana większość radnych przychyliła się do wcześniejszego zdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, aby część petycji dotyczącą pozbawienia Waryńskiego patronatu ulicy pozostawić bez rozpatrzenia, zaś drugą dotyczącą likwidacji pomnika odrzucić. Sponsorem programu jest Agencja Reklamy Multimedia. Grota Roweckiego 4 w Puławach.